Siemaneczko, jestem Zenek, to jest Legends of Runeterra. Dzisiaj będzie unboxing. Unboxing tygodniowych nagród. Tak jak mówię, te filmiki nie wrzucam jakoś super dokładnie, więc delikatny poślizg pomiędzy nagraniem a publikacją filmiku jest, ale to nie ma większego znaczenia, bo te nagrody są i tak aktualne. Więc to chyba nie stanowi jakiegoś większego problemu. Ok, mam trzy skrzyneczki do otworzenia, są to diamentowe skrzynie plus token, kurczę, na ekspedycję, to mi się podoba. Jest token. I co my tu mamy? Jedną ekstra kopię, Legion Drummer. Support, give my support an ally quick ahead this round. No nawet niezła dwójeczka. Green Glade Lookout. Reduce the cost of the most expensive unit in your hand by one. Super Party i Arachnoid Horror. Fearsome za 2, 3, 2 statystyki. To jest też fajna karcioszka. No i jedna Common Wildcard. Dobra, co my tu mamy? Ekstra kopii jakiegoś jelenia czy innego łosia. Prismatic Barrier. Give an ally barrier this round. Super partia. Eager Apprentice. When I'm summoned, refill 2 spell mana. Okidonki, za 2 mana, statystyki 2 na 1. Vanguard First Blade. Grant me 2-2. Attack. Za 4, 2-2 statystyki. No, takie to sobie, szczerze mówiąc. Wolałbym za 4 po prostu jednostkę 4-4 i tyle. Niż jednostkę, która dostaje 2-2 do ataku. Ja mam statystyki podstawowe jakieś 2-2. Ale jest elitą, więc można go wrzucić do talii na elicie. To jakieś tam deki na elicie powstały i są obecne w obecnej mecie. I są nawet grywalne, więc można coś pokombinować z tym typkiem. No i za 2 Samp Dredger. Samp Dredger. To play me discard one. Czyli to jest takie karta do agro na discardzie. Jest takie agro też obecne w mecie. I można tą kartę tam po prostu chyba wrzucić. Nie wiem dokładnie z czego się składa ten deczek, bo jeszcze go nie testowałem, ale wiem, że taka talia na pewno istnieje. Dobra. Jeden zwykły common wildcard, krótko mówiąc. Back to back, burst. Za 6 many, give to allies 3-3 this round. Spoko. O, jest Minotaur. Minotaur Reckoner. On jest całkiem spoko. Ogłusza najsłabszą jednostkę na początku rundy. Także jest całkiem spoko i ma niezłe statystyki jak na szóstkę. Dwie rzadkie karty, trzy rzadkie karty, cztery rzadkie karty. Wow, nieźle. Cztery rzadkie karty. Rimetus Shaman. Start of the round. Rimetusk. O kurczę, Tusk. Frostbite the strongest enemy. Start of the round. Ej, to też jest niezłe. Szczerze mówiąc, tylko na 5 many statystyki 3 na 3 to trochę lipa, no ale co zrobić. Dobra, deal 1 damage to all battling units. No, takie to sobie. Wszystkim jednostkom zadaje to zaklęcie 1 damage'u. 500 shardów, spoko loko. Tutaj 15, Lonely Poro, Crimson Curator, Rush. Give an ally plus 1 do ataku i quick attack w tej rundzie. Lauren Duelist, give an ally challenger this round. Zatrzymany statystyki 3 na 2. No tak, jak to sobie, ale challengera daje jakieś tam jednostka, więc można coś pokombinować z tym. O, tutaj trochę ekstra kopii się znalazło. Shadow Fiend, Ephemeral za 1 many, statystyki 4 na 3. Czyli definitywnie karta do jakiegoś agro. No i Yeti, nawet niezwykły kokciur za 7 many, statystyki 5 na 5. I chyba jakiś Frostbite tam jeszcze był do niego przypisany. Rzadka, dzika karta, Chomp Womp, to jest karta do talii na grzybach, raczej. On po prostu tworzy dwie karty, które nazywają się Mushroom Cloud. One bodajże dodają 5 grzybów do talii, każde takie zaklęcie. Eternal Remitter. Kill an ally to summon a random follower from any region that costs 2 more. O, ciekawe. Za 5 many statystyki 4 na 3. Assembly Bot. 3 many when you cast a spell, grant me 1-1. Serio? Za 3 many 1-1 statystyki? Takie to trochę lipne. Trzeba by sporo czarów rzucić, żeby on jakiś, żeby jakoś sensownie wyglądał. No ale kto wie, może jakieś tanie zaklęcie i można coś pokombinować z tym gościem. Albo z tą jednostką, która obniża koszt zaklęć i rzucić tonę zaklęć za darmo i wtedy go zbuffować jakoś mocno. No, może coś tam z tego wyjdzie. I epicka karcioszka mi się trafiła. Tiana Crown Guard.
tough, czyli jest twarda, z niej babka. When I'm summoned, rally. Ok, czyli daje rally, to jest całkiem niezła umiejętność. 545 shardów. Extra copy, extra copy. Detain. An ally captures a unit. To jest durne zaklęcie, to mnie tak denerwuje czasami w grach, że masakra. Chociaż jak się zabije tą jednostkę, która przejęła te jednostki, to te jednostki wracają na pole bitwy, no ale to i tak jest takie upierdliwe to zaklęcie trochę, że mała bania. Flash of Brilliance. Create a random spell in hand. Refill your spell mana. No, takie to tam sobie, ale może coś... To jest często grane nawet karcioszka z tego, co widzę w obecnej mecie. No i Arachnoid Sentry, też dobra karta. Common, który jest często grany na agro pająków po prostu. Stun on enemy, czyli ogłusza pająka w momencie, kiedy go zagramy. Ogłusza przeciwnika, jakąś kartę. Jakiegoś stronnika. Dobra, Troop of Elnux, druga kopia chyba. Sparring Student i Lauren Duelist znowu i extra copy jeszcze. Radiant Strike. Give an ally 1-1 this round. Super partia. Heart of the Fluff, o to jest, widziałem raz deck na tym Heart of the Fluff, gościu złożył jakiegoś potwora 20x20 ze wszystkimi keywordami, które posiadały jego porosy, to było po prostu porąbane, nie szło zabić tej jednostki dosłownie, ale ciekawy deczek, można nawet pokombinować z tym Heart of the Fluff i ogólnie na deck na porosach też można coś pokombinować. Albo zrobić jakiś fandek po prostu, albo coś nowe odgrywalnego, no cholera wie. No ten gość wtedy ze mną wygrał, bo złożył z jednego Heart of the Fluff stworzył się jakiś stwór, który miał 20x20 statystyki i wszystkie keywordy tych poprzednich porosów, więc... więc no jednostka była nie do zakatrupienia, krótko mówiąc. No chyba, że Vengeance bym miał, ale nie miałem w talii Vengeance wtedy jak grałem, więc odpada. Nie szło go zabić, krótko mówiąc. Shandy Character, co to jest? Pick a follower, transform me into exact copy of it. Ej, to jest dobre. Statystyki 1 na 1 za 4 man, to jest dobre. Rzadka karcioszka, Arachnoid Host. When I'm summoned, grant other spiders allies plus 2 to attack. Super partia, jedna rzadka dzika karta, 510 shardów. To wszystko? To wszystko, jeżeli chodzi o Weekly Vault. Trzeba znowu farmić doświadczenie. Nagrody? Epicka kapsuła do otwarcia, super partia. Żaden champion nie dropnął, no co zrobić. Ale trochę rzadkich kart, jakiś epic nawet wydropił. No nawet udany ten unboxing, że tak powiem. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Na razie. O, trzeci Arachnoid Sentry, bardzo dobrze. Może niedługo będzie agro na pajączkach. A w tym odcinku to tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie, czołem.